Cześć, dzień dobry. Dzisiaj z okazji 10 już odcinka vloga chciałem podzielić się z Wami czterema powodami, dla których tego bloga w ogóle nagrywam. Pierwszy z nich to jest chęć tego, żeby moi bliscy byli mniej więcej na bieżąco z tym, co się u mnie dzieje. Jak wiecie, nie mieszkam już w swoim rodzinnym mieście, przynajmniej na razie. Ale tam wciąż mieszka dużo moich bliskich, znajomych, przyjaciół. I chciałbym, żeby po prostu oni byli na bieżąco z tym, jak moje życie teraz wygląda, jakie mam przemyślenia, bo nie zawsze jest czas się zdzwonić, żeby pogadać. A taki szybki update może dać chociaż jakąś namiastkę kontaktu. Drugi powód, o którym już wspominałem, to jest chęć wystawiania się na dyskomfort, występowania przed kamerą i próba formułowania myśli w jasny sposób. Zawsze miałem z tym problem. Zawsze mówiłem kompletnie naokoło. Nie wiedziałem do końca, co chcę powiedzieć. I miałem problem z budowaniem historii. No i przez ćwiczenie takich krótkich nagrań chcę po prostu to zmienić. Trzeci powód to jest promocja. W tym momencie promuję zbiórkę, tak jak wiecie, w ramach Szlachetnej Paczki. Obecnie mamy już prawie 1300 zł uzbieranych. Zostały 3 dni do końca zbiórki. Myślę, że to jest bardzo fajny wynik. Mam prawie 20 wspierających. Dzięki Wam wszystkim wielkie raz jeszcze. Mamy też już większość rzeczy, o które prosiła Pani Barbara, czyli osoba, dla której zbieramy pieniądze. Ale chcę promować też inne istotne dla mnie rzeczy. Na przykład kurs, który właśnie przygotowuję. I na przykład rzeczy, które robią też moi bliscy. Dla przykładu mam właśnie takie dwie bransoletki w tym momencie. Przygotował je Grzegorz Molak. Bardzo wygodne, bardzo fajne kamienie, fajnie wykonane. Myślę, że możecie się tym zainteresować. Grześka znajdziecie na moim Facebooku. Polecam. No i ostatni powód, dla którego tak nieprzerwanie nagrywam już 10 dzień z różnym skutkiem. Wiąże się z takim zdaniem, które przeczytałem kiedyś jako nastolatek w książce dla nastolatków, czyli Przygody Marka Pigusa. Tam było takie zdanie, które brzmiało: niewypowiedziane myśli nie istnieją. Jakkolwiek nie rozumiałem do końca sensu tych słów wtedy, to wiedziałem, że to zdanie zostanie ze mną na wiele lat i będę do niego wracał na różnych etapach swojego życia. No i to jest jeden z tych etapów, kiedy to zdanie do mnie powraca. Mianowicie przy dzisiejszym tempie życia i też przy moim trybie dnia, no nie zawsze jest czas porozmawiać z kimś bliskim, zrzucić z siebie emocje, jakieś przemyślenia, pomysły i tak dalej. No i to się nawarstwia, kumuluje i później staje się po prostu ciężarem. No i znalazłem taki sposób w postaci tego bloga, żeby przez pół godziny codziennie gadać i próbować ubierać w słowa to, co tam mam w głowie. A dodatkowa wartość pojawia się wtedy, kiedy jeszcze próbuję ułożyć te myśli w jakąś historię. Nadać po prostu jakiś spójny kształt. A zatem każdego dnia opowiadam tak sobie, jak i Wam, kawałek historii mojego życia. Jest to podobne trochę do pisania dziennika, co jest też świetnym sposobem na ubieranie w słowa pewnych myśli, pomysłów, idei i co może poskutkować bardzo konkretnymi działaniami. Dopiero kiedy usłyszymy swoje słowa albo zobaczymy je napisane na papierze, to one zyskują zupełnie inny wymiar. Patrzymy na to z perspektywy i możemy ocenić, czy ten pomysł ma sens, albo nie ma sensu, warto dalej go rozwijać, albo nie warto. Możemy się z kimś podzielić i tak dalej. No i na tym vlogu też zamierzam podzielić się kilkoma pomysłami, które mam jeszcze w zanadrzu. Być może też poprosić o radę. I ostatni powód, bonusowy, to jest konsekwencja i wyrobienie sobie nawyku. Nie zawsze mam wenę czy motywację, żeby coś tutaj nagrać, jak i w innych dziedzinach życia, żeby trzymać zawsze konsekwencje, być sumiennym, ale trzymam się swoich postanowień i tak będzie i w tym przypadku. Że jeśli ktoś jest zmęczony oglądaniem tego vloga, to oczywiście nie zmuszam, ale zamierzam nagrywać tego vloga jeszcze do końca roku, mając nadzieję na swoją wytrwałość,
i również na Waszą cierpliwość oraz ewentualną dyskusję, do której zapraszam. A tymczasem trzymajcie się ciepło i do zobaczenia jutro.